Witajcie kochani, dzisiaj jest 11 września 2021. Mam dla Was dobrą wiadomość, dla tych, którzy czekają na tą wiadomość już cały rok, teraz prawie rok. Czuję się, jakbym wygrała wybory, których nie było. Wyborów nie miałam, musiałam czekać. Banco Sabadell, konto otwarte wczoraj. I to dzień przed dostałam termin, żeby przyjść. Jest konto, dostaniecie wszystko na nasze sesje, wszystko co czynimy. Jest teraz konto, to jest Fundacja dla Zwierząt, schronisko mamy i to wszystko jest przeznaczone. To co robimy, czynimy dla zwierząt. Ta pani z tym namaste. Chyba to jest zadośćuczynienie. Chcę zobacz, albo niech tobie prześlą i zobaczysz to sama. Zła kobieto. Roznosicielko złych wiadomości, to są dobre wiadomości i niech to Cię ucieszy, że oszustką nie jestem i oszustami nie jesteś. To na tyle. Teraz pytajcie się, to informację Wam będę wysyłała tutaj z kontem bankowym. Niektórzy nie chcą korzystać z konta przesyłką z Western Union, to na Western Union. I Western Union to jest zawsze na mojego męża, bo ja do miasta prawie że nie jeżdżę, nie mogę patrzeć. Nie lubię się znajdywać na planecie małp, bo jednak nie rezygnują, a przeważnie turyści, nawet małe dzieci, wszystko z majteczkami lata po pięknym, gorącym powietrzu. Mamy dzisiaj 30 stopni w cieniu, także jest gorąco. Jest Hiszpania na wybrzeżach, to jest inny klimat. Tu jest sezon turystyczny do końca października, sezon kąpielowy, nie? Turystyczny. No. I chciałam Wam parę informacji przekazać, opowiedzieć. Właśnie czekałam na ten moment, jak to już ten cały ten stres siądzie. No tam pytacie się, mojemu mężowi idzie dobrze, jest dobrze zabezpieczony, dbamy o niego, jest często na bazie Rafael Zerka tam, czy wszystko w porządku. Tam są gdybania, czy to wyrosty, coś. Nie. 3 arterie miał do serca, jedna już była całkiem zamknięta, po prostu miał już drugi infarkt, czy infrakt, jak to się nazywa, to już tam na stole w szpitalu i to szło z minuty na minutę, stało się nagle, a tym bardziej, że był 4 miesiące wcześniej u kardiologa, wszystkie badania przeszedł, było w najlepszym porządku. Nie był szczepiony, żeby mu się porobiły jakieś te, jak to się mówi, te zgrzyty we krwi. Nie wiem, jakieś doświadczenie musieliśmy przejść. Także dbamy o siebie. Opowiem Wam parę historii. Właśnie tutaj ja przechodzę sama jakąś metamorfozę. Jestem dużo sama z sobą, jestem dużo w kręgu rodziny i zwierząt w naturze. Tak mówiłam, nie mam ochoty spędzać między ludźmi w tych grupach ludzi, czy odwiedzać kogoś, czy być odwiedzanym. Mam Was tylu, kochani, i kontakt z Wami. Ja nazywam wszystkim, jesteście moimi znajomymi. Słowo przyjaciel, to jest też takie ziemskie wymyślone, bo mówi się, przyjaciela poznaje się w biedzie, przyjaciela się poznaje, jak mi jest dobrze i niedobrze, są różne sytuacje, ale ja zawsze określałam to, że przyjaciel to jest mój partner, moje dziecko, zwierzę, to są przyjaciele. A resztę to się poznawanie się energetycznie, albo energie się przyciągają, albo się odpychają, albo są neutralne do siebie. I tak to jest. Także nie mogę powiedzieć, że odpoczywam. Odpoczywam dla siebie, nawet jak coś czynię. To jest mój odpoczynek. To jest, się odbywa w tej chwili całkowicie inaczej, jak to odbywało się wcześniej. Moje całe życie szło etapami i doświadczeniami i ciężkimi, i radosnymi, lekkimi. Jedna sfera się zamykała, druga sfera się otwierała.
i te informacje nauki szły do przodu, do przodu. To, co już czyniłam, to już było nieważne, bo coś nowego wkraczało, tak? Tak wam mówiłam, że dużo ludzi mających się dobrze w rozwoju duchowym, uświadomieniu, ale są barbarzyńcami. Ja przeszłam na własnej skórze, ile po prostu chciało ode mnie coś, jakieś informacje, jakieś tam opowieści, moje doświadczenia poznać, a potem kopa w dupę. Ten kop w dupę nie bolał, ale dał do zastanowienia i to też była moja nauka i ciężka nauka i takich ludzi przeszłam wiele w moim życiu, tak jak nawet widzieliście i moje, byłam zapraszana, żebym opowiadała coś, potem nagle znikałam. Do pewnego czasu, jak coś było im potrzebne, informacje, a resztę dziękuję. Albo ktoś tam napisał, że ja oszustka, że ja taka owaka i mnie poznając poprzez rozmowy, poprzez długie rozmowy, zanim żeśmy wspólnie zasiedli przed kamerą, to ktoś tam poprzez maila, poprzez jakieś ten już dał znak stop, ta kobieta jest oszustka, ta kobieta jest to, nie znając tej kobiety, ale ten, który dał się wciągać. I to też takie doświadczenia właśnie, kim jesteśmy, jak traktujemy innych. Przeszłam i przez Zagórskiego, też tak się ze mną przeszłam przez kosmiczne ujawnienie, przeszłam przez Andy Chojskiego, jaka ochota była na dalsze, chcieliście, wasze komentarze, oglądalność tam właśnie, ja i moja grupa Weronika i Michał, ile mieliśmy jeszcze wam do przekazania zza kurtyny strony, to co no, mieli do powiedzenia. I ja już dostałam, Jezus mi powiedział, że więcej nie będzie, ostrożnie. Ja nawet się nagrałam do Andiego i powiedziałam mu, że odczuwamy to, że tego to spanikował trochę, już zadzwonił zaraz do mnie i tam do Michała i do Weroniki i to i to. I to. Nie, będzie nagrywanie. I panewka się spaliła, więcej zgłoszenia nie było. Także tej potrzeby nie mamy u kogoś zdawać relacje. Ja mam mój kanał tylko u nas na kanale. Ja już dziękuję za wszelkie zaproszenia. Jedyne z Hanią, jak będziemy mieli czas i ochotę, to tam nagramy, bo to zawsze takie informacyjne są nagrania, tak? I jest bardzo fajna. Zaabonujcie, czy subskrypcję zróbcie. Agnieszka w USA na YouTube. Ona takie fajne informacje, krótkie, zwięźle. Tam was jest za mało, za mała oglądalność jest. Słuchajcie, ona na bieżąco wam przekazuje krótko i zwięźle, tak? I też poznaliśmy się, mamy kontakt i pozdrawiam ciebie serdecznie, Agnieszko. Jesteś wspaniałą osobą, tak jak Hania z Tokio. No teraz w Polsce jest, nie? Ale jest znana jako Hania z Tokio. Także są... No i dużo jeszcze, mój piesek teraz właśnie chyba będzie ziemniaki mi tutaj sadził, orze mi poduszki, dobra. Dużo osób, których ja poznałam osobiście, którzy przybywali tutaj do Centrum Harmonii, mieliśmy parę lat, żeśmy prowadzili i potem też dostałam informację, że w listopad tego i tego roku, że jest ta przestrzeń, będzie zamknięta. I tak się stało. Jak ja mówiłam rodzinie, to nie wierzyli. Mówi, no co ty, no gdzie będziesz, no, z jakiej przyczyny? Stało się tak. Żeśmy Centrum Harmonii zamknęli. To Centrum Harmonii istnieje, bo te Centrum tej Harmonii jest tutaj. I teraz pracujemy tak, jak pracujemy. Przyszła potem ta jak to się mówi, następna plaga, którą ja wyprzedziłam, bo by nic z tego i tak nie było, tak? Także największa plaga teraz ogarnęła Australię. Ten kontynent jest oddzielony od innych kontynentów, także możliwość jest samolot i statek, poza tym nic. I to jest poligon doświadczalny dla NWO.
co, to jest pokazówka, jak ogarnąć to wszystko i zniewolić. Jak to się potoczy, wiecie co, że ja, jak wiecie, ja nie jestem polityczna i dziękuję za to. Dla mnie wybory, każde wybory są oszustwem. Ja nie będę typowała na kogoś, jak ja kogoś nie znam, nie rozmawiam osobiście, a ktoś sobie obieca i potem odwrotność tego wszystkiego. Chciałam wam opowiedzieć historię. Mam taką serię nagrań, sesji, regresji. Ja już imienia nie pamiętam, przepraszam, ale Przemek, nie wiem, Rozmowy z Bogiem. Wpiszcie na moim kanale Rozmowy z Bogiem, całą serię miałam właśnie przez Skype'a, żeśmy się poznali i żeśmy zaczęli robić sesję, to już przed paru lat. I była jedna regresja, jedna z końcowych regresji. Ten człowiek za granicą pracuje, dlatego idzie. Potem Skype mi zamknęli, kontakty się zgubiły, także też nie mam kontaktu więcej. Ale tam była jedna regresja, którą żeśmy wam nie dali do obejrzenia, bo to nie był ten, no, ten czas, byście mnie uznali za wariata i by nikt więcej mojego kanału nie oglądał. Taka prawda. I być może gdzieś jest w archiwum na moim starym z jednych laptopów. Nie wiem, jak będę miał jakieś ochotę, może poszperam, może znajdę i może włożę u mnie na kanał. Na dzisiejszy czas by było może dobre. Właśnie wtedy w tej hipnozie, to była dla mnie informacyjna hipnoza. I mi było to ciężko przyjąć na tamten czas. To już, jak mówiłam, to było 5-6 lat temu. 6 lat temu chyba. Nie wiem dokładnie. I oficjalnie tam przez tego człowieka szły informacje, że ja jestem strażnikiem wiedzy. Ta wiedza jak potężna piramida informacyjna i ja pilnuję bramy do tych informacji, że nikt nie ma wstępu. I tam właśnie ten człowiek mi opisał, mówi, za jakiś czas, okres nie był podany, za jakiś czas przybędzie do ciebie mężczyzna, około 40, krótkie białe włosy, szczupły, określił mi całkowicie i to będzie moment, jak ty otworzysz bramę i zaczniecie informacje przekazywać dla ludzkości. I parę razy mi powtórzył, że ja pilnuję jak tej bramy, jak wojowniczka, nie? No wtedy wyobraźcie sobie, żebym takie coś puściła, tą sesję informacyjną, tak? To było coś, co było nie do przyjęcia, a ten czas był, że ja byłam atakowana przez tego tam, niech on popcorn, niech mu dobrze smakuje i wszystkim, którzy właśnie z jego grupy oszczyli sobie na mnie paznokcie. Także to naprawdę nie był ten czas, nie wiem czy jeszcze, ale te informacje mam, pamiętam. Może jakby oglądasz, Marcin, Przemek, nie pamiętam imienia. Muszę zerknąć do tych regresji, tam jest to imię, a tytuły Rozmowy z Bogiem. Zawsze to sami odsłuchajcie, ale to są różne przelew informacji wtedy, ale jeszcze to co mówię, żeśmy nie wstawili, bo byłam sama przestraszona tym, co będzie, jak wam wrzucę tą informację. Tak, a dzisiaj i co się stało po latach? Minęło chyba 4 lata i przybył Michał. Jak on wszedł, to mi się od razu to otworzyło, ta informacja, kto przybył i tak jak wiecie, z tych wszystkich informacji, które przekazujemy przez Michała i wszystko się potwierdziło, co było mi, do czego byłam przygotowywana, że nadejdzie ten moment, że otworzę bramy, ale jak przybędzie, dopiero jak przybędzie właśnie ta istota w nazwie, tak?
I tak się stało. Dzisiaj mogę Wam to otwarcie powiedzieć. Potem było, że jeszcze dojdzie paru, także Weronika doszła też i no to są mi najważniejsze dwa takie przekaźniki. Oprócz tego wszyscy, którzy tutaj byli, bo robiłam zawsze na live i tutaj, to sobie oglądajcie, już przekazy były bardzo mocne, a w większości to był pokaz, że istnieje reinkarnacja i to było właśnie pokazy, wglądy w poprzednie życia, także reinkarnacja istnieje. Teraz po odzyskaniu wolności, to jeżeli będziesz chciał odwiedzić planetę Ziemię, na pewno ten stary system nie, tylko już ten nowy odwiedzisz, ale nie pod przymusem, że przełapany przez ciemnych już sugerowali, przygotowali i teraz wpadaj w następnym, odrabiaj następnym i odrabiaj cierpienia, dostarczaj nam żywności, jak to się mówi, tak? Odbywa się to inaczej. Także zapraszam do likwidacji numeru niewolniczego i odzyskiwania wolności, bo zmienia się dużo, naprawdę dużo. To chodzi o sprawy. Chyba mój mąż przyjechał, wrócił z zakupu, bo psy zajmują. Także no, się dzieją różne rzeczy, ale w pozytywnym. Tak, w pozytywnym. Kto to przeszedł, może sam powiedzieć. Także zmieniamy to. I następna sprawa, wam chciałam tylko zrobić przypomnieć tą informację, której nie znaliście, właśnie o przybyciu Michała. I ja czekam, bo niech on sobie odpocznie od tych, bo ciężkie przestrzenie odwiedzał, ciężkie informacje wam przekazywał i on sam da znać, kiedy będzie gotowy. Teraz były urlopy, ma też swoje prywatne życie, ma pracę, także musi na to też czas znaleźć. I jeszcze dla tych, którzy tam pisali w komentarzach, gdzie odgórnie dostał przekaz o gratulacje do jego urodzin, do tego dnia. I tam pisaliście, a co się stało z Michałem, co się stało z Michałem. Z Michałem dzieje się bardzo dobrze, tylko to był dla niego osobisty taki przekaz tam w jego dniu urodzin. I Michał się zgłosi sam i wtedy dostaniecie. Weronika dostaje też informacje. Teraz do przekazania idziemy, dzwoni i umawiamy się i idziemy, tak? Co następne chcę wam powiedzieć? Opowiem wam o historii białoskórego człowieka. To żeśmy wam też nie puścili, mamy to z Weroniką, mi tego nie puścił, bo bym była okrzyczana jako rasistka, czy jakieś rasistowskie tematy, czy coś. Rasa, rasizmus. Rasa jest rasą, a rasizmu został przekręcone słowo, że jesteś złym człowiekiem, że jakiejś rasy nie lubisz, czy nie rozumiesz. Nie o to tutaj chodzi. Wam opowiem w skrócie. Nagrania wam nie puszczę, proszę zrozumieć dlaczego, wystarczy, że wam w skrócie tylko przekażę. Ja już o tym mówiłam, że stworzony został człowiek, energia, człowiek od źródła, że to została stworzona potężna jedna grupa i więcej nie było, że cały czas jest stworzony. To nie. I te stworzone istoty, to jest biała rasa, nazywana biała rasa. Ciała zostały też stworzone, żeby te energie mogły zejść w te jasne ciała. Z tych ciał, z tego genotypu zostały tworzone inne rasy. Zostały geny pobierane z jakimiś innymi genami. To co znacie, dzieje się w tych czasach jawnie. Zostały właśnie tworzone, dlatego tyle ras mamy. Ale prototypem jest biała rasa. I tą białą rasę chcą zlikwidować. To jest, jak zostało przekazane i Jezus powiedział, to jest szlachetna rasa. Tego typu informacyjnego, tego składu informacyjnego nie ma żadna inna rasa, tylko ma właśnie ta biała, zwana biała rasa. Nie zrozumcie mnie źle, że
biała rasa, czarna rasa, chodzi o ten prototyp człowieka. I właśnie z tego prototypu zostały stwarzane, łączone genetycznie inne, z czym tworzyli, nie pytajcie się, nie będę się rozpowiadała tutaj, puśćcie swoją wyobraźnię, zostały potworzone inne rasy, różne istoty, tak? I co było ciekawe, co Jezus powiedział, że jak inne rasy wyginą, chodzi o ciała, to ich nie da się odtworzyć, bo mają takie mieszanki genetyczne w sobie. W ewolucji to się działo, cały czas było coś dokładane, odbierane, a w tej białej rasie nie. Biała rasa jak zaginie cieleśnie tu, na tej planecie, czy na innej planecie, będzie odtworzona, bo to jest czysty genotyp. A inne rasy, które mają masę mieszanek w sobie, nie może być odtworzonych. I tak, no jak zawsze dajemy wam przykład, taki prosty przykład. Gotujesz zupę, jak masz receptę i tyle ziarenek, tyle tam marcheweczek, tyle tego i owego, ale zawsze coś tam przesolisz, przepieprzysz, dasz pietruszki więcej, za mało koperku, obojętnie co. Za każdym razem ta zupa będzie inaczej smakowała, albo będzie miała inną tą ciecz, gęstość, tak? O to tutaj chodzi, bo marchew, zawsze będzie marchewka kapusta, zawsze będzie kapusta, to jest to czyste warzywo jedno. Jak je wymieszasz, marchewka się będzie cały czas wysiewać i marchewka będzie, nie wyrośnie ci jako kalafior marchewka, jak wysiejesz, tak? A tutaj jak zaczynasz mieszać z tych wszystkich genotypów, stworzysz jakąś mieszankę, ona ta zupa smakuje, jest fajna, jest piękna, tak? Ale jej nie powtórzysz. Nigdy nie powtórzysz, żeby to samo, chociaż będziesz miała spisane. Zawsze jak łyżeczka soli, to zawsze te parę ziarenek soli będzie więcej na tej łyżeczce albo będzie mniej, tak? Zaznaczam. I tutaj żeśmy ten przekaz dostali i to jest... To nie jest jakieś, że wyróżniamy się, bo mamy jasną skórę, to nie chodzi o białego człowieka, tak? To chodzi o tą jasną karnację, to był pierwszy typ człowieka tutaj na Ziemi, tak jak Atlanci, wysocy, szczupli, jaśni, wszystkie rasy. A potem te inne rasy zostały stworzone, chodzi o ciała, tak? Także nie jestem żadną rasistką, szanuję wszystkich ludzi. I tutaj tam właśnie były przekazy i to takie no, bardzo interesujące przekazy dla was ludzi. No szkoda, że nie puszczę tego nagrania, no bo nie mogę puścić, bo mi po prostu albo YouTube mi zamkną, albo mnie ludzie zaatakują, ci, którzy są właśnie. Tam było bardzo ciekawe stwierdzenie, że jeden typ rasy powinien się pomnażać z taką samą genetyką, z tą samą, tym samym typem. Jeżeli się z inną rasą się połączy i tworzy potomstwo, to ta genetyka już jest tak wymieszana w tym potomku, że to nie jest czysty genotyp, tak? Dlatego kiedyś bardzo uważali, żeby... No i są, że uważają, plemiona, są takie cyganie, oni tylko między sobą, jakieś inne tam też tylko między sobą trzymają swoją rasę, swój genotyp, tak? I tutaj, że chętnie, chodźcie tu, na siłę mafia chce wymieszać białą rasę, żeby ten genotyp czysty, żeby zaniknął. Niech wam to daje do myślenia. Ja tylko robię taką wzmiankę. Także nic przeciwko. Bardzo fajny jest, no może taki typ. Zakochaj się, masz prawo do tego. Ale w tym momencie, jak wiesz, że już nie będziecie płodzić dzieci, żyjcie sobie szczęśliwie. Ale to nie jest to, że to jest jakieś ode mnie negatywne mówione, żebyście nie mieli potomstwa. Są piękne potomstwa, śliczne, dziedziusie z tego,
Ale tu chodzi o genetykę. I to ja tylko tłumaczę, to ten przekaz dostaliśmy i ja wam tylko tłumaczę. Nic przeciwko, nic przeciwko. Także nie wiem, co tu jeszcze dodać. Tak powiedziałam. Posiada się informacje, tą wiedzę, wiedząc o tym, jasno widzieć, jasno odbierać, tak? Czysto odbierać. To dusi, żeby nie przekazać, żeby coś nie wspomnąć, bo niektórzy nawet no, nie pomyślą o tym, że takie coś nie istnieje, a jednak to istnieje. To są przekazy odgórnie, to jest, nam przekazują, kim jesteśmy, po co jesteśmy, dlaczego. I to trzeba wiedzieć, tak? A wiadomo, że te próby niszczenia białej rasy, to już od tysiąca lat, poprzez religię, poprzez mieszanie, poprzez skłócanie, poprzez materializm, posiadania, nienawiść, to wszystko wojny, to wszystko zostało stworzone sztucznie. I my jako człowiek, żeśmy to przyjmowali, zaczęli się bać, chować, gromadzić, nienawidzić. To jest należy przebudzenie i to wam chciałam przekazać. Także powiedziałam, nie oczekujcie ode mnie, nie proście mnie o to nagranie, bo nie przekażę wam. Ja tylko wam przekazałam paroma zdaniami. A włączcie swój instynkt i nie musicie przyjąć tego, co wam powiedziałam, absolutnie. Ja tylko przekazałam, przetłumaczyłam dla was. I z Weroniką idziemy, żeby gromadzić informacje i przekazywać. Nie proście się, że pytajcie tu, a Polska. Czy to jest tylko jedyny kraj, który... No macie już królem Jezusa, żeście, że Jezus jest królem polskim, jest patronem czy znakiem Biały Orzeł, który ja wam opowiedziałam. Byłam w podróży, że Biały Orzeł jest rozbity. To był znak, nie znak, to był symbol przodków i oznaczał czystość, prawdę, mądrość, ostrość widzenia. I on już jest rozbity. Teraz w polskich urzędach powinien wisieć obraz nie Białego Orła, bo on już nie istnieje. Nie istnieje dla was, urzędnicy, ten orzeł, to jest tylko pokaz. Patrzcie się, tu jest biały orzeł, o, respekt. Nie, tam jakiś wilkołak powinien wisieć, albo ten czukapadra, czy czupa, kabra się nazywa. To powinien wisieć za waszymi plecami, bo to jest was symbol. Orzeł biały nie istnieje dla was w urzędach. Może kiedyś będzie odbudowany. To już jest w liściach, tak? Tak, w Niemczech jest czarny orzeł, chyba nawet jeszcze ma koronę. Dużo użyli tego zwierzęcia jako symbolu, żeby okłamać ludność. Ale człowieka już nie okłamiecie, nikt nie okłamie. Także, kochani, wybaczcie, zapytajcie się, konto oficjalnie po roku czasu czekania. Wybory się zakończyły, jest wygrane bez problemu. Wszyscy przez to są w śpiączce. Ja wam nic nie zabraniam, nic nie nakazuję, ani nie namawiam do niczego. Ja tylko mówię o mnie, że ja, to jest mój czas przemian. Jestem pół tu, pół tam, albo większość już tam, jak jeszcze tu. Jak będę długo mogła, będę wam przekazywała informacje i będziemy wam przekazywali sesje. Na razie nie robię, to jest tylko sesje informacyjne wam przekażę, bo każdy potrzebuje na ten czas, tak jak mówiłam, czy to przyjmiecie, czy nie, ale sobie życie, niech wam to zastanowienia. Dziękuję, mamy zaraz 14 tysięcy subskrypcji. Dziękuję, pozdrawiam was wszystkich. Przekazujcie dalej. I dziękuję wam za tym, bo też podajecie dalej, dużo się zgłasza.
jeszcze raz zapraszam do Hani na kanał i do Agnieszka w USA. Mam wam do powiedzenia, a resztę was wybór, oglądajcie co chcecie. Ja nie oglądam nic, nie słucham nikogo, mamy własne informacje, się tego trzymam, jestem z tym szczęśliwa i nie gniewajcie się, że nie mam czasu dla was za dużo, żeby telefonować czy się spotkać, po prostu ten rozwój jakoś się zaczął u mnie, uderzył inaczej i ja się rozwijam i ja potrzebuję. Nie chcę słuchać innych informacji, zażaleń, jakichś tam skarg. Każdy ma swoją drogę, każdy ma swoje przeżycia, a po to mamy problemy, żeby je rozwiązywać i się uczymy z tego. Tak, po to są choroby też, to są jakieś znaki, oznaczenia. Do laboratorium wysyłacie, tam pomagają najnowocześniejsza technologia, odnowa komórki macierzystej, odzyskanie wolności, oczyszczenie przede wszystkim szczypów z programów, bo jak do laboratorium idziecie, choroba jest likwidowana, ale jak są chipy, program, który to powoduje, to to powraca po prostu, to jest bez sensu. Oczyścić się i dopiero laboratorium i to ma sens. Kochani, na ten moment ja już jestem spocona, jest gorąco, trzeba iść do wody i na końcówce akurat kamera się wyłączyła. Jeszcze raz ja powtórzę, zostańcie zdrowi, rozwijajcie się, naprawdę szukajcie odpowiedzi, dużo w sobie je dostaniecie, łączcie się, każdy ma przewodnika duchowego, przyjaciela duchowego, bo to jest sprawa umowna. Jedna energia schodzi i druga tej energii pilnuje, potem ta energia schodzi, a ta energia tej drugiej pilnuje. To jest umowna sprawa i tak funkcjonuje właśnie ta ostrożność, ta opatrzność. Opatrzność nas, my jesteśmy bogami w sobie, bo jesteśmy z tego źródła, z tej energii, żeśmy powstali, dlatego się rozwijamy, potrafimy to i tamto, ale nie wykorzystujemy nic, co jest przeciwko drugiemu, a drugi to jest czy zwierzę, czy człowiek, czy drzewo, czy kwiatek, czy obojętnie. Dużo właśnie tych ras jest tutaj na ziemi, których ja sobie nie życzę, jak mówicie, że o, ja nie mogę mrówki dotknąć, ja nie mogę tego, czy muchy zabić. Dużo nam zostało dostarczone tutaj na ziemi, żeby dokuczać człowiekowi, zwierzęciu, tak? Komar, komu jest potrzebny ta cekę, co boleriozę tworzy, czy końska mucha, komu jest to potrzebne? To jest dokuczanie i wytwarzanie chorób, cierpień, tak? Czy są pająki, które właśnie tworzą piękne sieci i wyłapują muchy, które dokuczają człowiekowi pozytywne, a są pająki, które zabiją człowieka. Czy na przykład wszystkie reptyliańskie stworzenia, to nie jest pozytywne dla niczego. Takie krokodyl, czy to on zabija. On zabije każde zwierzę i zabije ciebie, tak? Czy węże. Są węże, są jakieś pozytywne, ale żmije, czy pytony, kto to potrzebuje, to wszystko jest, wytwarza strach, panikę i cię zabije, tak. Dużo owadów, dużo, to jest wszystko dane, żeby nam, człowiekowi, zakłócić właśnie tu, człowiekowi jasnemu, żeby zakłócić życie, a to się rozprzestrzeniło wszędzie, tak. Tak się zaczęło, to był początek właśnie tych plag, które zostały dostarczone, ale nie od jasnej strony, tylko żeby zanieczyścić to, co było czyste. Także jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego. Jeszcze może macie urlopy, zaczęły się szkoły, przedszkola. Tu mi się piesek drapie i puka. Dobra, Ari. Także uważajcie na swoje potomstwo, dbajcie o nie, nie dajcie się. Ja wychowałam w spokoju moje 4 dzieci. Teraz te moje wnuki, niech się chowają w spokoju. Nikt z nas nie dał sobie tego, a dużo sobie dało. I teraz cierpią, parę miesięcy minęło i wychodzą cierpienia i choroby. Obserwujcie i mam też zgłoszenia, chcą do laboratorium właśnie bo w ciężkich stanach są. Można ręce rozkładać, jak to się mówi, że człowiek jest głupi po szkodzie? Nie. Głupi przed szkodą, a mądry po szkodzie. Coś takiego nie istnieje. Dobra, jest. Niech każdy sobie myśli, co chce. Jeszcze chciałam na koniec pozdrowić Żaneta z Polski.
fajna, wiecie, jest w służbie policji, w jakim jest, jest przebudzona, jest przeciwko działaniem tego, co działa ta firma. I bardzo mądre słowa właśnie, też rozmawiam z nią często i dziękuję za grzybki. Grzyby suszone mi z polskiego lasu wysłała, pozbiera grzyby, dziękuję sobie, pachnie tutaj naprawdę polskim lasem. I powiedziała takie zdanie, że obojętnie czy to ktoś się napił alkoholu i osikany zasnął, tak? Czy, bo nie panuje nad ciałem fizycznym, wiadomo, organy wtedy się samodzielnie pracują. Czy to potrzebuje taka osoba pomocy, a nie nakręcanie komórkami, wyśmiewanie się. To jest tak podłe, że człowiek to robi i puszcza to w internet, idzie, tak jeden drugiemu tam potem podaje, jaka uciecha jest, bo tam co się dzieje, nie? I tego nie wolno robić. Tutaj potrzebuje taki człowiek pomocy, a tu gdzieś może się wam podziękuję. Tak, i ona jest tak przecież powiedziała, że ci, którzy to robią, powinni być ukarani i nawet służby, które zamiast dać i przykryć czymś, nawet koszulę ściągnij i przykryj, bo z nagim tam leży, tak, to szarpią tego i jeszcze na pokaz jest. I bardzo mądra kobieta i dziękuję za to, że wykonujesz twoją pracę i uświadamiasz innych, tak? Także widzicie, jest człowiek, potrafi być człowiekiem, a ludzie nie zawsze potrafią być ludziskami, tak? No i czekaj, jeszcze coś miałam tutaj dodać, już nie pamiętam, już mi teraz uciekło. No ale Żaneta była bardzo ważna teraz dla mnie, żeby to przekazać. No właśnie. I jak ktoś tam, są ludzie, którzy nie panują nad moczem, czy kupą, czy może nie pachną tak jak ty poperfumowany, tak? Ale jak mówić, że kogoś, że oszczaniec, że śmierdzie, czy coś, jak ktoś takimi słowami rzuca w kierunku albo opowiada o drugim, tak? To już dla mnie nie jest człowiekiem i tu kurtyny się zapadają wtedy. Także zanim coś takiego powie jeden o drugim, ugryź się w język i poczuj ten ból i smak krwi. Dobra. Na ten moment teraz naprawdę już jest bardzo gorąco i to męczy też, a zmęczenie odczuwam. Ja śpię 2 razy na 24 godziny. Odchodzę głęboko, daleko i na długo. Także są ciekawostki, opowiem wam z moich ostatnich podróży. Wracam emocjonalna, mi się nie chce wracać. Powiem wam szczerze, mąż już się wystraszył, mówi, przestań, nie wariuj, bo on mnie już budzi. Mówi, bo ty mi kiedyś nie powrócisz, nie? Dobra, kochani, zostańcie zdrowi i zapraszamy oficjalnie na zajęcia, sesje tutaj. Namaste, zostańcie zdrowi.